środę 4 marca rozpoczął się w Cieszynie turniej finałowy w koszykówce dziewcząt. W ramach 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Śląskie 2020. Koszykówka została przeniesiona do sportów zimowych. Wiele lat wcześniej była to dyscyplina, którą się rozgrywało w ramach Olimpiady Młodzieży w lecie. No tym razem, no już nie tym razem, ale to już parę lat trwa, że mamy przyjemność akurat nie w ramach Olimpiady Zimowej rozgrywać koszykówkę. Koszykarskich emocji nie zabraknie do końca tego tygodnia. Uroczyste zakończenie turnieju w niedzielę 8 marca. Codziennie gramy od godziny 10, rozgrywamy pierwszy mecz, drugi mecz o godzinie 12.30. Natomiast w sesji popołudniowej mecze odbywają się o godzinie 16 i o 18.30. To są stałe godziny przez cały turniej, tak w sposób wyznaczony. Finały w niedzielę o godzinie 10 i decydujący mecz o złoty medal odbywać się będzie o 12.30. W cieszyńskiej hali Uniwersytetu Śląskiego niestety nie będziemy mogli kibicować koszykarkom ze Śląska. Nasze dziewczyny się ze Śląska nie zakwalifikowały. Przegrały niestety decydujący mecz 3 punktami i niestety w finałach ich nam brak. Koszykarskich emocji nie brakuje również w Szczyrku, tam turniej mężczyzn. W ramach reprezentacji województwa śląskiego gra 3 wychowanków klubu Stella Cieszyn. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.